Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mateusz Gajda, to jest kanał Na Prawo, a to pierwszy odcinek z serii Rozmowy na Prawo. Dzisiaj jest ze mną pan profesor, politolog Adam Wieloński. Dzień dobry panie profesorze. Witam zarówno pana, witam też wszystkich naszych widzów, słuchaczy, wszystkich, którzy nas oglądają w komputerze, na laptopie, w telefonie, czy w jakikolwiek inny sposób, bo ja jestem już opóźniony trochę technicznie, więc nawet mogę nie wpaść, w jaki jeszcze sposób możecie mnie państwo, nas właściwie oglądać i słuchać. No wie pan, ja też nie jestem zbytnio do przodu, więc nie odstaję za bardzo od pana, ani pan ode mnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej, może zahaczymy, inaczej powiem, zahaczymy o temat pańskiej książki, drugiej najnowszej. Będziemy rozmawiać o neoliberalizmie oraz o neomarksizmie. Ostatnio, już jakiś czas temu, wydał pan książkę Sojusz ekstremów w epoce globalizacji, czyli jak neomarksiści i neoliberałowie budują nam świat. Swoją drogą pojawiła się w ostatnim czasie również podobna publikacja, przynajmniej na podobny temat, tym razem pana redaktora Ziemkiewicza, czyli Strolowana rewolucja, która dochodzi do bardzo podobnych wniosków. Zresztą bardzo ciekawa konotacja, że panowie wydali książki o podobnych tematach w podobnym czasie. Może ma pan jakiś kontakt z redaktorem Ziemkiewiczem? Nie, aczkolwiek jeden z moich słuchaczy przysłał mi fragment nagrany telefonem, w którym na spotkaniu właśnie z redaktorem Ziemkiewiczem spytał go, czy zna moją książkę. On powiedział, że autora zna, ale książki nie i ja muszę powiedzieć dokładnie to samo, to znaczy autora znam, książki nie czytałem, ale ponieważ to nie pan pierwszy mi wspomina, że tezy są podobne, więc chyba będę musiał w takiej sytuacji sięgnąć i zobaczyć, w czym się zgadzamy, w czym się różnimy. Bo to jednak zawsze jest ciekawe spojrzenie kogoś obok, kto dochodzi do wniosków, które są zwykle podobne, ale rzadko identyczne. No tak. Myślę, że warto przeczytać, tym bardziej, że pan redaktor Zienkiewicz ma takie dosyć lekkie pióro i go się dosyć szybko czyta. A zresztą no, pan mówił, że bardzo szybko czyta, więc to jest do pana robota nawet. Nawet nie na jeden wieczór, prawda? Dobrze. Myślę, że ten wieczór zajmie. Sam powiem tak, jednak książkę trzeba czytać starannie. Chyba, że się zacznie czytać pierwsze 10-20 stron i się okaże, że jest nic nie warta, to wtedy się nie czyta. A jeśli książka stanowi jakąś wartość dodatnią, to wtedy trzeba ją przeczytać starannie. To też fakt, to prawda. To prawda. To tak jak Biblia. Mój ksiądz mówił mi, że warto czasem posiedzieć nad Biblią i tam jakimś konkretnym cytatem trochę pomedytować. Zgadza się. To ja się z tym zgadzam, że Biblia po grecku znaczy właśnie książkę. No, dokładnie. Dobrze. Tak. To przejdźmy do pytania pierwszego. Może zaczniemy od tak trochę cofniemy się w czasie, konkretnie do lat 20. i 30., kiedy to elektorat socjaldemokratyczny w Niemczech poparł nagle NSDAP. Dlaczego tak się stało i czy jest dzisiaj szansa na to, aby, można powiedzieć, umiarkowani socjaldemokraci, nie wiem, taki pierwszy ktoś, kto mi przychodzi do głowy, na przykład pani Monika Jaruzelska, ona się zdaje być taką umiarkowaną socjaldemokratką, czy jest szansa, żeby zmienili te swoje pozycje i poparli tak bardziej na prawo, jeżeli można tak powiedzieć, o NSDAP? Ja powiem tak, co do tego NSDAP i kto dokładnie to NSDAP popierał, zaczął popierać, to my tak naprawdę do końca tego nie wiemy. Dlatego, że ja się dosyć mocno wgryzłem swojego czasu w te wszystkie dane statystyczne, wyborcze i tak dalej. I to wygląda w ten sposób. Cała teza jest oparta na tym przekonaniu, że jak NSDAP w kolejnych wyborach idzie w górę, to inne partie zaczyna im spadać poparcie. I teza, która dominuje w literaturze, to jest taka, że ponieważ NSDAP przybywało, a tamtym ubywało, to znaczy, że elektorat tamtych przechodził do elektorat NSDAP. Ale to wcale tak nie musi być. Dlaczego? Dlatego, że równie dobrze może być tak, że ten elektorat przechodził na przykład. Część elektoratu socjaldemokratów przeszła na NSDAP, a część elektoratu na przykład partii Centrum zaczęła głosować na socjaldemokratów. I ponieważ socjaldemokratom skutek tego ani nie przybyło, ani było tkwili w miejscu, więc można wyprowadzić tezę, że elektorat partii Centrum głosował na NSDAP. Problem polega na tym, że wtedy nie robiono jeszcze jakichś takich badań opinii publicznej zaawansowanych, takich, jak to się robi teraz.
I na przykład teraz, jak są te badania różnych tam polexitów czy czegoś, prawda, jak tam się wychodzi z lokalu wyborczego, to tam w iluś miejscach stoją i co dziesiątego pytają, no to się go wtedy pytają, na kogo pani głosował, na kogo głosowała pan, prawda, w poprzednich wyborach prezydenckich, w poprzednich wyborach parlamentarnych, samorządowych i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego można te przepływy elektoratu sprawdzić. My w przypadku III Rzeszy, kiedy jeszcze takich badań nie było, możemy sprawdzić, jak zmieniało się poparcie wyborcze poszczególnych partii, ale nie jesteśmy w stanie określić, jak przepływał kto z czego i do czego. Dlatego my nie wiemy, czy to wyborcy tak na dobrą sprawę, czy to w gro tych wyborców, która wpłynęła, to są wyborcy socjaldemokratyczni, czy też są na przykład to wyborcy partii chadeckich, konserwatywnych czy nacjonalistycznych, którzy nagle głosowali na NSDAP. W literaturze na ten temat zresztą trwają dosyć znaczące spory. Spory, które mają dość duże, bym powiedział, przełożenie polityczne, dlatego że każdy chce udowodnić, że to elektorat tych drugich poparł, prawda, Hitlera w decydującym momencie, ale my tak naprawdę nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób zweryfikować, kto dokładnie. Tak samo, myślę, nie weryfikują tego na przykład, bo tym się można posiłkować, literatura pamiętnikarska. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jakiś tam Helmut, prawda, napisał, że wcześniej głosował na SPD, a nagle zagłosował na NSDAP, to, że jeden Helmut tak napisał w swoich wspomnieniach, to nie oznacza, że pozostali Helmuci głosujący dotychczas, prawda, na SPD zagłosowali na NSDAP. Inne badania, które się przeprowadza, na przykład jest takie słynne zdjęcie, w którym widać, jak maszerują, prawda, maszeruje SA i tam jest taka scena, że jeden z oddziałów maszeruje z czerwonym sztandarem, który ma na środku swastykę, no i ma wyciętą, dosłownie dziurę, wyszarpany, prawda, wycięty, sierp i młot. I na podstawie tego też można stwierdzić, no właśnie, że bojówki komunistyczne przechodziły w skład NSDAP. Ja powiem tak, z tego jest wniosek, że jakaś jedna bojówka ze sztandarem przeszła na skład NSDAP. Ale też oczywiście z tego nie można wyprowadzić tezy, że na przykład większość SA w pewnym momencie składała się z byłych bojówek komunistycznych. Więc taka naprawdę tego nie wiemy. Ja bym powiedział tak, myślę, że fakt, że elektorat socjaldemokratyczny przechodził do Hitlera, wynikał z pewnych podobieństw programowych. To znaczy, to jest podstawowe pytanie. Dlatego, że jakby w literaturze króluje taka hipoteza, że głównym napędem, który powodował, że ludzie zaczynali głosować na hitleryzm, był przede wszystkim nacjonalizm, antysemityzm, tak, rewanżyzm z I wojny światowej i tak dalej. Ale kiedyś oglądałem taki program, w którym właśnie pytano starszych Niemców, co na ten temat sądzą, którzy jeszcze pamiętali tamte czasy, pewnie teraz to już ci ludzie nie żyją, to pamiętam, że to było tak śmieszne. Kogo nie pytali, to oczywiście nikt na NSDAP nie głosował. To było charakterystyczne, no bo to dość dziwne, no bo ta partia to całkiem niezłe wyniki dostawała wyborcze, prawda, 40% głosów, a tu nikt, prawda, nie głosował, ale za to chętnie odpowiadali, jak głosowali ci tamci, ci drudzy, prawda, ci wszyscy pozostali. I tam wskazywali w tym programie na bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, że podstawą przyciągania NSDAP nie były hasła antysemickie czy hasła rewanżystowskie, tylko to był, bym powiedział, rok 33. Kres, znaczy sam dół kryzysu gospodarczego, wielkiego kryzysu gospodarczego. I najważniejsze hasła to były hasła socjalne, praca dla wszystkich, zasiłki dla wszystkich i tak dalej. I zresztą, jak się spojrzy na państwo Hitlera, to było państwo socjalne zdecydowanie. Ono się różniło, ono było dosyć podobne, można powiedzieć, jeśli chodzi o model gospodarczy do państw socjaldemokratycznych, z olbrzymią różnicą ideologiczną. To znaczy, socjaldemokraci nie byli ani, nie wiem, rasistami, antysemitami czy cokolwiek w tym rodzaju, ale no, wizja państwa socjalnego, prawda, Adolfa Hitlera w tych kwestiach jest zdecydowanie zbliżona do socjaldemokratów, na pewno bardziej niż do liberałów czy do konserwatystów. Dlatego jeżeli mają rację ci Niemcy, co wspominają,
że tamci wszyscy, co głosowali na NSDAP, bo oni nigdy, no to oni bardzo często podkreślają właśnie ten element państwa socjalnego, do którego Niemcy są strasznie przywiązani po dzień dzisiejszy. W Niemczech, gdzie się nie pójdzie, to wszystko musi się nazywać socjal w nazwie. Nawet stołówka dla studentów się nazywa socjal. No to jakby się wydawało socjal, no to socjalna, to wydaje się, że nie wiem, no darmowa albo jakaś, nie wiem, ze zniżkami dla tych, co mają małe dochody. Nie, to jest normalna stołówka. W każdym niemieckim uniwersytecie jest stołówka. I we wszystkich, których byłem, no nie byłem we wszystkich oczywiście, ale tam w dwóch byłem uniwersytetach niemieckich w swoim życiu, na stołówkach i obie się nazywały socjal. Prawda. Także oni bardzo lubią ten przymiotnik, to słowo, dlatego że Niemcy mogą być demokratami, ale Niemcy mają bardzo nieliberalną mentalność. U nich wszystko musi być socjalne, społeczne i tak dalej. No i zauważmy, że ten ich, prawda, nazizm też się nazywał narodowy socjalizm. To słowo socjalizm musiało być w modzie, dlatego że słowo socjalizm już wtedy w Niemczech w okresie międzywojennym miało bardzo pozytywną konotację i niekoniecznie kojarzyło się z socjalizmem. Kojarzyło się ze wspólnotowością, również ze wspólnotą narodową. I Niemcy zresztą słowo socjalizm wywodzili z łacińskiego societas, czyli społeczeństwo, i uważano, że to jest pogląd prospołeczny w znaczeniu wspólnotowy. I to wcale nie musiała być wspólnota klasowa, równie dobrze mogła być wspólnota narodowa, folku na przykład. Także stąd są te, bym powiedział, no dosyć duże zbieżności. Jest zresztą trochę literatury na ten temat, która wskazuje, że podwaliny niemieckiego państwa socjalnego właśnie wybudowała III Rzesza. Podobnie zresztą, czego Włosi nie ukrywają, podwaliny współczesnego włoskiego państwa socjalnego wybudowano za Benito Mussoliniego. Urlopy pracownicze, zakaz pracy dzieci, zasiłki dla samotnych matek i tak dalej. To wszystko się pojawiło w okresie rządów Mussoliniego, ponieważ wcześniej do rządów Mussoliniego, do 22 roku, jakiekolwiek ustawodawstwo socjalne we Włoszech było w zupełnych powijakach. No, czyli można powiedzieć, że myśl Marksa i Engelsa wiecznie w Niemcach żywa. Tak, przy czym pamiętajmy, że to nie był socjalizm klasowy. Socjalizm, gdzie głównym dysponentem tego socjalizmu i solidarności narodowej było państwo, podczas kiedy i państwo nie negowało własności prywatnej. Ono tylko uważało, że własność ma obowiązki społeczne, dlatego trzeba ją opodatkować i z tego tworzyć świadczenia socjalne, co miało zapewnić pokój pomiędzy różnymi klasami społecznymi. Więc to jest, nie jest taka wersja właśnie marksistowska, tylko taka no, socjaldemokratyczna. A może soreliańska, skoro narodowa wspólnota, to może taka trochę soreliańska. Tak, zdecydowanie bardziej, chociaż Sorel nigdy nie był w Niemczech popularnym myślicielem. Z prostego powodu. Został wydany po niemiecku w Austrii. I z tego powodu do Niemiec pewnie dotarło mało egzemplarzy i Sorel nie był popularny. Sorelu w Niemczech napisano przed wojną jedną poważną książkę zaledwie i to też zresztą napisał Austria w latach 30. To można powiedzieć, że mieli problem z Sorelem podobny jak mamy dzisiaj. Też chyba mamy tylko jedną książkę Sorela przetłumaczoną na polski i to jeszcze polityka, prawda, krytyka polityczna, kto wydał? Nie, tak, dokładnie. Tak. Zgadza się. Dlatego, że to jest ugrupowanie, które jeszcze marzy o jakiejś rewolucji, a u Sorela ten element jest bardzo taki no, wyeksponowany. Dobrze. Jak pisze zarówno pan Ziemkiewicz, a zresztą to też widać, prawda, w tym, co widzimy. Neomarksiści, a przynajmniej ich światopogląd, zaczął przyjmować wielkie korporacje oraz myśl liberalną. Odeszło się od tak zwanego klasycznego liberalizmu. I stąd pytanie, jak doszło do takiego połączenia, do sojuszu neomarksistów i neoliberałów? Odpowiadając na pańskie pytanie, co to jest neoliberalizm i neomarksizm, myślę, że trzeba by sięgnąć najpierw do samych pojęć liberalizmu i marksizmu. Zauważyłem zresztą, że moja książka wzbudza największe kontrowersje wśród klasycznych liberałów i klasycznych marksistów. Jedni i drudzy czują się poważnie obrażeni tym, że zostali zestawieni z tymi drugimi, ponieważ obie strony traktują tych drugich jako wyzwisko.
Dlatego najpierw powiem, co to jest liberalizm i co to jest neoliberalizm, a potem powiem, co to jest marksizm i neomarksizm. Zacznijmy może od liberalizmu. Liberalizm klasyczny w XIX wieku zawsze jest liberalizmem w ramach państwa. Na Zachodzie państwa narodowego. To znaczy liberałowie są za zmniejszeniem udziału państwa w gospodarce, są za zmniejszeniem podatków, czyli wszystkie te, prawda, klasyczne liberalne tematy, ale uważają, że liberalizm ma charakter państwowo-narodowy w tym sensie, że uważają, że należy chronić własną przedsiębiorczość, własną gospodarkę i państwo ma za zadanie dbać o na przykład zdobycie rynków zbytu. Stąd też liberałowie bardzo często popierali politykę celną i różnego rodzaju taryfy celne dla tych gałęzi gospodarczych, które były po prostu słabsze. Nawet Anglia, która w XIX wieku ciągle mówiła wolny rynek, wolny rynek, wolny rynek, w rzeczywistości sama stosowała wysokie cła zaporowe na zboże, dlatego że rolnictwo angielskie było słabe, no, klimat mieli jaki mieli i dlatego rolnictwo kontynentalne było zdecydowanie konkurencyjne, więc chronili cła. I w odróżnieniu od tego systemu, neoliberalizm współczesny głosi wolny rynek światowy. To powoduje, że przy zmniejszeniu interwencji państwa w gospodarkę na takim wielkim wolnym rynku światowym wyrastają wielkie międzynarodowe korporacje, zarówno produkcyjne, jak i finansowe. Szczególnie zwraca uwagę te finansowe, które coraz to bardziej wzmacniają się w górę i które w pewnym momencie na tyle się wzmacniają, że to się jeszcze wiąże również z liberalizacją prawa antymonopolowego, że zaczynają uzyskiwać przewagę nad państwami i wprowadzają coś, co można by określić mianem, dajmy na to, socjalizmu wielkich korporacji. O cóż chodzi? Klasyczny przykład, a mianowicie przykład taki, że jak mieliśmy niedawno wielki kryzys finansowy, to wielkie korporacje finansowe, czyli w których rękach są banki, zagrożone plajtą i bankructwem, zaczęły grzmieć, że na przykład, nie wiem, jak nasz bank zbankrutuje, to zbankrutuje, pociągnie za sobą fundusz finansowy, który ma na przykład, nie wiem, tam emerytury, zbiera 20 milionów ludzi w kraju. No i jak 20 milionów ludzi w kraju straci emeryturę, to wybuchnie rewolucja. No i pod tą groźbą rządy zaczęły finansować gigantycznymi pieniędzmi albo z podatników pieniędzy, albo dodrukowując, więc de facto okradając podatników, których pieniądz traci wartość. I wyglądało to w ten sposób, że największe banki dostały największe wsparcie finansowe. A teraz jak ja założę firmę, albo pan założy firmę i po 5 latach działalności zaczniemy bankrutować i napiszemy rozpaczliwy list do premiera, żeby nas wsparł finansowo na przykład 10 tysiącami złotych. Jakie mamy szanse, że dostaniemy te 10 tysięcy złotych od rządu? Zero. Nieprawda. Ja dostaję 200 tysięcy od rządu. Tak? Tak na marginesie, tak, ponieważ była taka sytuacja, że taka historia, trochę zabawna moim zdaniem, ponieważ wtedy byłem jeszcze nieświadomy politycznie i się nie angażowałem w żaden sposób miałem, grałem na boisku, strasznie lubiłem piłkę nożną grać, no i grałem na boisku, prawda, i moje boisko było w okropnym stanie, bramki były porozwiałe, niszczyły się i tak dalej. Nagrałem taki filmik, prawda, na YouTube'a. Taki pan, który tam z nami współpracował, udostępniał to, prawda, trafiło tam najpierw do gazety i tak dalej, a z tymi trafiło do TVN-u. W jakiś sposób pan premier się o tym dowiedział i, prawda, sfinansował budowę nowego wojska. Okej. Wybory się zbliżały. Tak. To prawda. Ale generalnie dla prywatnej firmy, którą byśmy prowadzili, to pieniądze by się nie znalazło. No nie. No oczywiście, że nie. I na tym polega różnica między neoliberalizmem a liberalizmem klasycznym, że neoliberalizm uprzywilejowuje de facto wielkie korporacje i najbogatszych i podporządkowuje politykę państwa tym korporacjom. To warto poczytać, ile płacą podatków, tam nie wiem, jakiś Jeff Bezos, Bill Gates i tak dalej. Spośród tych największych miliarderów światowych bodajże najwyższe podatki płaci Elon Musk, bo płaci 3% od swojego dochodu. Dlaczego tak się dzieje? Tak, to jest wysoki podatek jak na miliardera. Dlatego, że są różnego rodzaju ulgi podatkowe, których można skorzystać, jeśli się zarabia miliard.
i do, dla których normalny Smith czy Kowalski nie ma możliwości zrobienia sobie tych odpisów po prostu. I ci, którzy zarabiają miliardy, robią sobie te ulgi podatkowe i płacą w stosunku do normalnego podatnika procentowo jakieś w ogóle minimalne kwoty, nawet mniej niż 1% zarobionych pieniędzy. Czyli to jest klasyczny przykład właśnie neoliberalizmu, w którym wielki kapitał staje ponad państwami i zaczyna im dyktować warunki. Jeśli chodzi zaś o marksizm i neomarksizm, to też niech, tak jak liberałowie się niech nie podniecają w tym, że krytykuje neoliberalizm, niech się marksiści prawdziwi nie podniecają moją krytyką neomarksizmu. Marksista jest to dla mnie ktoś, kto chce zbudować komunizm, czyli społeczeństwo pozbawione prywatnych środków własności produkcji. Czy to ma jakiś sens, czy nie, to jest w ogóle na inną debatę. Ale taki jest cel marksizmu, ponieważ każdy marksista jest komunistą, a więc chce zlikwidować własność prywatną, szczególnie środków produkcji, bo też nie traktujmy tego zupełnie dosłownie. Szczoteczki do zębów będą miały swoich właścicieli. To Marks aż tak daleko nie szedł. Chodzi o środki produkcji. Neomarksista to jest ktoś, kto powołując się na Marksa i mając pełno, nazwijmy to, słów i pojęć marksistowskich, pogodził się z tym, że istnieje wielki kapitał światowy i zajmuje się tematami dla wielkiego kapitała zupełnie niegroźnymi, ewentualnie tematami, które mu wprost odpowiadają. Neomarksista zajmuje się problemami LGBT, problemami praw kobiet, zajmują się imigrantami, zajmują się również walką z nacjonalizmami i państwami narodowymi, co się strasznie podoba wielkiemu kapitałowi, bo on właśnie też się zwalcza, bo chce mieć wolny rynek światowy. Także neomarksista jest to ktoś, kto, można powiedzieć, zdradził podstawową ideę marksizmu, jakim jest wprowadzenie komunizmu i zniesienie własności prywatnej, na rzecz zajmowania się problemami kultury, migracji i tego typu rzeczami. I mamy potem taki typowy właśnie, można powiedzieć, neomarksista, to jest ktoś, kto się przede wszystkim zajmuje homofobią, nietolerancją i tak dalej i w ogóle go przestają interesować robotnicy, zresztą to widać po polskiej lewicy. Polska lewica, sejmowa mówię oczywiście, właściwie oddała sama Prawo i Sprawiedliwości cały elektorat, nazwijmy to tradycyjny lewicy, robotnicy, samotne matki i tak dalej. To ich w ogóle nie interesuje. Badania wszystkie pokazują socjologiczne, że współczesny elektorat lewicy ma zarobki znacznie wyższe od średniej krajowej. Interesuje się głównie antyklerykalizmem, mniejszościami seksualnymi i tak dalej. Także to jest właśnie typowe właśnie dla neomarksizmu, czyli coś, co się może powoływać na jakiś język Marksa, na socjologię marksowską się bardzo chętnie powołują, ale jakby no, scenami marksizmu to nie ma żadnego nic wspólnego, ponieważ akceptują kapitalizm i własność produkcji prywatna, zajmując się właśnie problemami, jak to mawia jeden mój znajomy, obyczajówką. I jak się teraz, wracając do pytania podstawowego, czyli prawda, czy jak ten sojusz ekstremów wygląda w praktyce, jest bardzo proste. Jeśli wielki kapitał i wielkie korporacje z ideologią neoliberalizmu głoszą zniesienie tradycyjnych struktur politycznych, takich jak państwa narodowe, czy też terytorialne, głoszą, że każdy ma być identycznym, zestandaryzowanym konsumentem, dla którego można masowo produkować, no to zwróćmy uwagę, że właśnie to samo głoszą neomarksiści, tylko swoim językiem i swoim narzeczu. To znaczy, że trzeba zlikwidować państwa narodowe, trzeba wprowadzić, nie wiem, jedną wielką Unię Europejską ze standaryzowanymi zasadami gospodarki i tak dalej. I trzeba zlikwidować się tradycyjne kultury i stworzyć jednego europejskiego, czy też w ogóle ogólnoświatowego konsumenta. Przecież kto na tym zarobi pieniądze? Na tym zarobią pieniądze wielkie korporacje. Dlatego też wielkie korporacje bardzo chętnie finansują dofinansowują dużymi pieniędzmi różnego rodzaju takie właśnie no, lewicowe ruchy, gazety i tak dalej. Ja to zawsze to w książce zresztą swoje pokazałem. Warto sobie wejść na stronę Krytyki Politycznej. Tam można sobie w PDF-ach pobrać takie raporty, kto ich finansuje, na co wydali i tak dalej. No i tam zobaczymy, że króluje, prawda, George Soros, Fundacja Boscha, prawda, i tak dalej. No i teraz jest proste pytanie. Czy taki George Soros, który tam ma ileś miliardów dolarów, czy on finansowałby kogoś, kto chciałby uspołecznić własność, w tym również jego pieniądze?
Ja powiem tak, no głupi to on nie jest, tego mu nie odmawiajmy. Finansuje projekt globalistyczny, tylko że tak powiem jego lewą nogę, mówiąc językiem Lecha Wałęsy, czyli właśnie tą, która będzie z pozycji jakiegoś takiego języka marksizującego opowiadała o nierównościach społecznych, walce z wykluczeniem i tak dalej. Tylko się okaże, że już tymi wykluczonymi nie są biedni ludzie, biedni Polacy, tylko tymi wykluczonymi będą właśnie mniejszości seksualne, tymi wykluczonymi będą imigranci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To się jakby wszystko, powiem tak, język został to sam, ten sam, czy podobny na tej neomarksistowskiej lewicy, ale no jakby no, obiekt zainteresowania całkowicie się zmienił. No i na tym tyle oczywiście pojawia się właśnie to pytanie, no tą lewicę innego typu, prawda, o której ta wspomniana Monika Jaruzelska. Ja powiem tak, ja z panią Moniką Jaruzelską rozmawiałem w swoim życiu dłużej dwa razy. Raz przy okazji, jak nagrywała ze mną wywiad, drugi raz zawiozłem żonę, jak miała z nią wywiad i też tam mieliśmy sobie okazję trochę porozmawiać. I powiem tak, ja mam szczerze wątpliwości, czy pani Monika Jaruzelska w ogóle ma lewicowe poglądy. W moim przekonaniu ona działa gdzieś tam na pograniczu tego całej lewicy polskiej, ale to dosłownie na pograniczu, bo ta lewica obyczajowa to w ogóle jej nie lubi, uważa ją za konserwatystkę ukrytą. I to, że ona działa na lewicy, wynika z jednego powodu. Ma takie nazwisko i takiego ojca, jakiego ma, i po prostu tylko na lewicy uważa, że może funkcjonować i może działać, ponieważ dla prawicy no bardzo często po prostu jest jakąś tam, nie wiem, postkomunistką, córką komunisty, prawda, i tak dalej. I można powiedzieć, odziedziczyła po swoim tacie nazwisko i resztę. Dlatego ona jakby no działając politycznie nie widzi chyba innej możliwości akceptacji. Aczkolwiek jak powiem, na tej lewicy tradycyjnej, tej współczesnej, no to też ona jest nieakceptowana, dlatego że no ma, że tak powiem, normalne poglądy. Zresztą mało tego, ja myślę, że jej ojciec by nie był akceptowany. Jak wiadomo, kiedyś razem z dwoma kolegami zrobiliśmy wywiad z Wojciechem Jaruzelskim dla Profidere Getlege. No i pamiętam, że jak przyszliśmy robić ten wywiad, to on miał jakby no z góry gotowe pytania, jakie mogą paść, i odpowiedzi, dlatego że jak przychodzą do niego dziennikarze, a szczególnie jeszcze z prawicowi, no to przecież będą pytali o stan wojenny, weszli by czy nie weszli, a myśmy w ogóle go nie chcieli o to pytać, bo przecież odpowiadał na to 100 razy, więc wiadomo, że za 101 razem odpowie to samo, więc zadawanie mu tych pytań nie ma sensu. I zaczęliśmy od razu jakby zupełnie z tego, na co on był nieprzygotowany, to znaczy zaczęliśmy go pytać o jego tam życiorys, poglądy, różne sprawy i tak dalej. I między innymi zadaliśmy mu pytanie, że właśnie współczesna lewica zajmuje się właśnie takimi problemami obyczajowymi i tak dalej, no między innymi tam mniejszościami seksualnymi i tak dalej. I co pan generał o tym sądzi? Mina, powiem tak, wywiad, który jest w Profidere Getlege, tego nie jest w stanie oddać, bo nie da się oddać miny. Takie, prawda, takie... No i w końcu tak po chwili takiego wahania, co powiedzieć, no ja rozumiem, że są ludzie, którzy mają, prawda, te takie preferencje i tak dalej, no ale czy trzeba się z tym obnosić publicznie? Także jest to odpowiedź, która dzisiaj zostałaby na współczesnej lewicy w Polsce uznana za homofobiczną po prostu. No i to jest ta różnica pomiędzy tą lewicą tradycyjną, a tą bym powiedział czymś, co w Polsce udaje lewicę. Tak naprawdę nią nie jest. Jest to tak naprawdę, ja osobiście uważam, zdeprawowana forma jakiegoś liberalizmu, dlatego że lewica myśli w kategoriach wspólnoty. My, nawet jeśli się z nią nie zgadzamy, że to ma być jakaś wspólnota, nie wiem, klasowa, czy jakaś klasowo-narodowa. Ale to, co się dzisiaj w Polsce uważa za lewicę, to nie tylko w Polsce, bo i na świecie, nie myśli w kategoriach my. Dlaczego? Bo kategorie my oznaczają szacunek dla obyczajów wspólnoty. Tymczasem współczesna lewica głosi tylko i wyłącznie ja. Ja mam prawo, urodziłem się mężczyzną i być kobietą. Ja mam prawo mieć taką płeć, jaką sobie sam określam. Innymi słowy, jest to ego moje, ja, które ma prawo zanegować wszystko, co wspólnota twierdzi. To nie jest pogląd lewicowy. To jest pogląd skrajnie liberalny, tylko, że tak powiem, no zdeprawowany, nazwijmy to w ten sposób. Zdeprawowany właśnie dlatego, że
ja ma prawo odtrącić wszelką tożsamość religijną, narodową, a nawet płciową, swoją własną i być czym chce. Dlatego ja mówię, że to jest raczej zdeprawowany liberalizm i uważam to za jakąś taką formę ciążącą ku modernizmowi, tak zwanej płynnej tożsamości postmodernizmu. Tutaj, jak pan tutaj powiedział o lewicy myślącej w kategoriach my, aby się przypomniała anegdota profesora Bartyzela z bodajże wykładu chyba konserwatyści wobec rewolucji francuskiej, gdzie przytoczył taką anegdotę, że Jakobini, chcąc zyskać swój elektorat, chodzili, prawda, po domach chłopów i mówili, że my uważamy, w środowiskach patriotycznych uważa się, że, prawda, taka anegdota mi się przypomniała. Tak, tak, my. A tutaj teraz to by było, o słuchaj, chłop by otworzył, słuchaj, teraz już nie jesteś facetem, możesz być tym, za kogo się uważasz, masz płynną tożsamość. Najważniejsze jest twoje ja, prawda? Tak, to jest liberalne, a nie jakakolwiek doktryna lewicowa. Ciekawe, czy by takie chłopa przekonali, prawda? Ja myślę, że chłop w XVIII wieku nawet nie zrozumiałby, o czym oni mówią. Ma to sens. Dobrze. Powiedział pan po części na to trzecie pytanie, które chciałem zadać, ale tak czy siak je zadam. Jak doszło do tego, że wielkie korporacje zdominowały świat? To są skutki polityki z lat 80. Przede wszystkim Ronalda Reagana, w mniejszym stopniu Margaret Thatcher, no bo korporacje angielskie nie były takie silne. Po pierwsze, Ronald Reagan, najważniejszy jakby element jest zniesienie czegoś, co uważano za, po wielkim kryzysie gospodarczym 29 roku, podstawę stabilności gospodarczej, to znaczy różnego rodzaju prawa antymonopolowe i antytrustowe. Po wielkim kryzysie, który właśnie zaczął prowadzić do monopolizacji gospodarki i upadku małych przedsiębiorstw na korzyść wielkich, w Stanach Zjednoczonych wprowadzono wiele mechanizmów, które miały zapobiegać tego typu procesom, ponieważ uważano, że wielkie korporacje słabo reagują na czynniki rynkowe, bo są zbyt powolne, dlatego też są kryzysogenne. I z tego powodu wprowadzono w Stanach Zjednoczonych różnego rodzaju systemy, prawda, antymonopolowe. Po pierwsze za Ronalda Reagana, no i za Margaret Thatcher w Anglii, w Wielkiej Brytanii zniesiono te systemy. Ronald Reagan również uzupełniał skład Sądu Najwyższego o sędziów znanych z tego, że byli przeciwnikami wszelkich rozwiązań właśnie tego typu. Co spowodowało w Stanach Zjednoczonych najpierw zwiększenie się nierówności społecznej. Jest taki indeks Giniego, to się taki włoski ekonomista i chyba demograf równocześnie z końca XIX wieku i początku XX. To jest indeks zarobków, który pokazuje, że tak powiem, miarę rozwarstwienia tych zarobków. I indeks Giniego urósł, to znaczy, że różnica zarobków pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi Amerykanami zaczęła coraz bardziej wzrastać. Zaczęły wzrastać w wyniku zniesienia tego ustawodawstwa antymonopolowego wielkie korporacje, które nagle zaczęły mieć nadmiar kapitału. Coś z tym kapitałem trzeba było zrobić. Stąd to po upadku zimnej wojny pojawiła się idea wolnego handlu światowego, zresztą głoszona już wcześniej przez neoliberałów. I zaczęto właśnie forsować wolny handel międzynarodowy, który spowodował, że te wielkie korporacje amerykańskie, głównie amerykańskie, zaczęły eksportować kapitał na cały świat, domagając się zniesienia wszystkich, prawda, tam ceł, systemów protekcyjnych, ujednolicenia prawa i tak dalej, żeby potraktować cały świat jako jeden wielki rynek. I to jest źródło. Czyli można powiedzieć, że to są reformy gospodarcze lat 80. plus koniec zimnej wojny, którego efektem było, nazwijmy to, ujednolicenie polityczne świata i możliwość stworzenia globalnego, wolnego rynku. No i te korporacje zaczęły wtedy stopniowo, mając duże pieniądze, to są przede wszystkim korporacje gdzieś tam, jak się tą całą siatkę własności, kto tam korporacja jest czyim podspółką, prawda, i tak dalej. No to się okazuje, że za wszystkim stoją wielkie fundusze inwestycyjne, które obracają pieniędzmi bankowymi, pieniędzmi, czyli pieniędzmi, prawda, ciułaczy oraz pieniędzmi funduszami emerytalnymi.
I one zaczęły to wszystko, prawda, skupować. I skutek tego jest taki, że na przykład, nie wiem, mamy ileś tam marek samochodów w świecie i może nam się wydawać, że jest ich bardzo dużo, ale jak sobie zobaczymy strukturę właścicielską, to się okaże, że tak naprawdę za 4 korporacje zmonopolizowały cały rynek samochodowy. I w ten sposób powstały te wielkie korporacje, które zaczęły potem narzucać swoją politykę finansową, politykę koncesyjną państwom i zmuszając je do tego, żeby prowadziły korzystną dla nich politykę na przykład podatkową, co oczywiście powoduje dalsze wzrastanie tych korporacji. Niezwykle istotnym elementem w tym wzroście były procesy prywatyzacji w Europie Wschodniej i w upadłym Związku Radzieckim. Dlaczego? Dlatego, że to był czas, kiedy te państwa się de facto załamały i można było, co tu dużo mówić, najprawdopodobniej za łapówki, kupować przedsiębiorstwa państwowe za 1, 2, 5, góra 10% ich realnej wartości. I to spowodowało, że jeśli na przykład wielka korporacja inwestowała 5 miliardów dolarów w zakup, prawda, akcji w przedsiębiorstw prywatyzowanych na wschodzie, na przykład inwestowała 5 miliardów dolarów i zaraz po tej inwestycji wartość tego majątku wynosiła, dajmy na to, 100 miliardów dolarów. To oczywiście jest cały proces korupcjogenny, który z tego wynikał. I zresztą jest to opisane przez ekonomistów różnych, jak to wyglądało. Podobnie powstawał właśnie kapitał tak zwany nomenklaturowy, czy to w Polsce, czy nie wiem, w Rosji. Klasycznym przykładem takiej osoby jest na przykład Chodorkowski, który jest w polskich mediach liberalnych prezentowany jako tutaj, nie wiem, jakiś czempion liberalizmu, z którym walczy Putin. Przypomnijmy trochę faktów. Jak się kończył komunizm w Związku Radzieckim, to on był szefem jakiegoś tam państwowego przedsiębiorstwa, które ropę naftową tam, nie wiem, czy produkowało, czy woziło, nie pamiętam, czy przesyłało. Nawet nie miał prywatnego mieszkania swojego własnego i nie miał żadnej własności. I stał tylko na czele przedsiębiorstwa państwowego. I wtedy, w momencie, w którym się rozpoczęły procesy prywatyzacyjne, za duże pieniądze kupił, sprywatyzował firmę, którą sam zarządzał i był jej dyrektorem. I teraz pojawia się proste pytanie, skąd miał pieniądze na to? Nawet na te 5% wartości tej firmy. A mianowicie pożyczył w bank od kolegów. Normalny człowiek, nie mający żadnego zabezpieczenia, nie mógłby wziąć takiego kredytu. A on wziął i ten kredyt mu się tam zwracał, nie wiem, za każdego rubla 10 czy 20. I nagle z niczego w ciągu 10 lat facet tam się dorobił majątku wartego kilka miliardów dolarów. Ja powiem tak, są genialni inwestorzy, ale nikt nie dorobił się z jednego dolara, powiedzmy, nie wiem, 1000 dolarów w 10 lat, bo to jest niemożliwe na normalnym rynku. Wtedy to było możliwe i to spowodowało, że wielkie korporacje, które zainwestowały w cały, bym powiedział, proces prywatyzacyjny na wschodzie, nagle niesamowicie wzmocniły swój kapitał i to spowodowało, że już były potężne, ale w tym momencie nagle jeszcze spotężniały, dlatego że wykupywały za bezcen. No i skutek już potem był tego taki, że te korporacje były nie do opanowania. Niektórzy ekonomiści uważają, że ostatnim momentem, kiedy jeszcze korporacje amerykańskie były dla amerykańskiego rządu do opanowania, była kadencja Billa Clintona, ale Bill Clinton nie odważył się użyć środków prawnych przeciwko dalszym procesom monopolizacji, bo się obawiał o kolejne wybory i o zebranie pieniędzy na kolejną kampanię wyborczą. Ciekawe. Dobrze. Przyznam szczerze, pytanie numer 4 nie jest moje, nie ja je napisałem. Napisał je... Okay, czyli będzie jakieś kontrowersyjne. Nie, czy kontrowersyjne nie. Po prostu jest tutaj pytanie postawione, dlatego je będę czytał i dlatego to zaznaczam. Okay. Napisał je kolega Karol, którego też myślę z tego miejsca możemy pozdrowić. Jest również pańskim fanem, prawda? Pana Karol, ale też pozdrawiamy, tak? pana również ogląda. Nawet widziałem, że tam pod jakimś pana filmem, czy tam wykładem, no właściwie pańskie filmy to są wykłady, nie, po Q&A najnowszym właśnie. Napisał rozpiskę. On jest jej autorem. Okej, to już wiem, który, tak. No, tak. Dobrze, pozdrawiamy kolegę Karola. I dobrze, pytanie numer 4 brzmi, czy dobrą odpowiedzią na globalny kapitalizm
nie jest promocja dobrowolnego ruchu spółdzielczego, który osłabi państwo dobrobytu i zwiększy zaangażowanie pracowników w firmę. Powiem tak, myślę, że ruch spółdzielczy jest jednym z pomysłów alternatywnych. Tylko, że ruch spółdzielczy wymaga odpowiedzialnych spółdzielców. Ja powiem tak, tak jak rozumiem spółdzielczość w sposób klasyczny, to spółdzielnia różni się od spółki akcyjnej przede wszystkim formą zarządzania. To znaczy jest to własność wspólna należąca do iluś tam osób, z tą różnicą, że w spółce akcyjnej siła głosu zależy od ilości akcji, czyli procentu, że tak powiem, udziału. Podczas kiedy spółdzielnia, nazwijmy spółką akcyjną, nazwijmy tak w cudzysłowie demokratyczną, gdzie czy się ma udział 1 czy 20, ma się jeden głos. Także jest to pewien sposób, który kiedyś uważano na ziemiach polskich za właśnie no, alternatywę dla wielkiego kapitału. Powiedzmy sobie szczerze, w Polsce, jak się spojrzy na ruch spółdzielczy z początku XX wieku, bardzo silny, to on miał głównie podłoże antyżydowskie. Dlaczego? Dlatego, że to były głównie spółdzielnie zajmujące się handlem, a konkretnie spółdzielnie, które zajmowały się pośrednictwem między producentami rolnymi a przetwórczością i sklepami. I ta gałąź, nazwijmy to, no, handlu była wcześniej zdominowana przez kupców żydowskich i spółdzielnie chciały zaprowadzić, nazwijmy to w ten sposób, chrześcijański, prawda, chrześcijański model pośrednictwa i stąd się ten ruch spółdzielczy stworzył. Tam, gdzie jak się patrzy na teksty Różna Abramowskiego, to tam dzisiaj, że tak powiem, jest on z sympatią przez lewicę prezentowany. Ja tego nie czytałem, ale mój kolega się przymierzał do doktoratu kiedyś do Abramowskiego i powiedział, że tam jest taka masa antysemickich tekstów i artykułów, że sobie to trudno wyobrazić. Nikt o tym nie wie, ponieważ w tej chwili, że tak powiem, nie drukuje się tego, nie dokonuje się reprintów tych tekstów, prawda, i tak dalej. Ale tak, spółdzielczość uważam za jeden z takich pomysłów. Ja osobiście nie ukrywam, że bardziej od spółdzielczości, to jest mój prywatny pogląd, utożsamiam się z poglądami ordoliberałów niemieckich, którzy uważali, że należy przede wszystkim wprowadzić bardzo silne prawo antymonopolowe i je egzekwować skutecznie. Czyli innymi słowy, ja jestem za rozbijaniem monopoli za pomocą narzędzi prawnych, dlatego że walka z nimi za pomocą spółdzielni potrwa w następnych kilkadziesiąt lat przynajmniej, pod warunkiem, że te spółdzielnie zaczęły powstawać na całym świecie i byłyby związane z odpowiedzialnymi spółdzielcami. Także to, ale to jest oczywiście jedna z metod, uważam, również wartych podkreślenia. Tylko mówię, trzeba stworzyć, jakby nazwijmy to, kulturę spółdzielczą, która w moim przekonaniu w Polsce nie bardzo istnieje. I to jest ten problem. A na przykład korporacjonizm faszystowski, czy byłby on taką radą na problemy nastrawiące? Korporacjonizm faszystowski tak naprawdę oznaczał, że państwo za pomocą upaństwowionych korporacji kontrolowało gospodarkę. Korporacjonizm ma swoje wady i zalety. Wady są takie, że powoduje de facto, no, upaństwowienie złe słowo, ale państwową kontrolę nad produkcją, tworzenie planów produkcyjnych i tak dalej. I system korporacjonizmu jest systemem niewydolnym ekonomicznie generalnie. To znaczy, jak się spojrzy na wszystkie państwa, które ten korporacjonizm model próbowały, w same Włochy, Hiszpania do połowy lat 50. i tak dalej, to zobaczymy, że te korporacjonizmy osiągały 1%, 2% PKB wzrostu rocznie. Nie jest to wzrost po prostu, mówiąc wprost, wysoki. Korporacjonizm w moim przekonaniu powstał w reakcji na wielki kryzys ekonomiczny 29 roku, we Włoszech zresztą też, dlatego że wielki kryzys rozwijał się w ten sposób, że po bankructwach w Stanach Zjednoczonych i spadku w Stanach Zjednoczonych państwa eksportujące swoje produkty do Stanów Zjednoczonych zaczęły przeżywać problemy gospodarcze, bo nagle ten eksport ustał albo znacząco się zmniejszył. I wtedy kryzys dosięgał również je. I, że tak powiem, jak domino, prawda, zaczął się po całym świecie ten kryzys przechadzać. I wtedy ekonomiści włoscy wpadli na pomysł, że ponieważ kryzys przychodzi z zewnątrz, jakby jego centrum są Stany Zjednoczone, ogarnął Niemcy, ogarnął Wielką Brytanię, to należy
póki co zamknąć szybko swoją gospodarkę, stworzyć autarkię gospodarczą i system korporacyjny właśnie takiego, nazwijmy to, państwowego centralnego planowania, po to, żeby uniknąć tego kryzysu. I ja powiem tak, wielki kryzys gospodarczy we Włoszech, Włochy przeszły suchą nogą, w najgorszym momencie miały spadek PKB 2% zaledwie, podczas kiedy na przykład w Niemczech sama produkcja przemysłowa spadła o 40%. Problem polega na tym, że korporacjonizm jest systemem zerowego wzrostu, zerowego czy jednoprocentowego wzrostu. To znaczy w czasie, w warunkach załamania gospodarczego okazał się być sposobem w miarę skutecznym, ale w sytuacji, kiedy gospodarka rozwija się normalnie, jeśli na przykład rozwija w tempie, nie wiem, 5-6%, dajmy na to, no to jak ktoś się rozwija zamiast tego w tempie 1-2, to się rozwija wolno. Także korporacjonizm, ja powiem szczerze, uważam za model ratunkowy w razie wielkiego kryzysu gospodarczego światowego, ale na pewno nie za model normalnej sytuacji w normalnych warunkach, bo jest po prostu nieefektywny. Dobrze. Piąte pytanie. Pozostając w temacie neomarksizmu i neoliberalizmu, jak wiemy, większość uniwersytetów, nie tylko polskich, ale ogólnie, znaczy szczególnie na Zachodzie tu widać, jest przesiąknięte ideologią, szczególnie tą lewicową, ponieważ można powiedzieć, że tam konserwatyzmu, nacjonalizmu, nawet tego konserwatywnego liberalizmu tam ze świecą szukać. I jak pisze redaktor Ziemkiewicz, ludzie tam przychodzą nie uczyć się myśleć, tylko uczyć się tego, co mają mówić, prawda? I uczą się o tam oświeconej prawdy, a nie myślą. I stąd pytanie, czy jest szansa odideologizować uniwersytety? Ale w Polsce czy w ogóle? Ogólnie. Znaczy, może, ogólnie. Znaczy może, możemy się pochylić nad Polską, ale ogólnie. Znaczy powiem tak, to jest o tyle trudne stworzyć taki model ogólny, ponieważ na świecie uniwersytety i w ogóle szkolnictwo wyższe funkcjonuje na różnych zasadach. Są państwa, w których jest bardzo duży wpływ, na przykład państwowy, no i to wystarczą decyzje, że tak powiem, natury administracyjnej, żeby coś takiego zrobić. Są państwa, gdzie uniwersytety mają charakter wewnętrznej autonomii i wtedy jest problem. Ja nie będę mówił, jak to zrobić we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, bo po prostu nie znam dobrze tej struktury uniwersyteckiej, więc się nie wypowiem. W Polsce rzeczywiście jest problem i to się nasila. Ja na przykład pracując na UKSW w Warszawie specjalnie tego problemu nie widzę. Ale no, jak już się spojrzy na Uniwersytet Warszawski, tam się różne rzeczy słyszy po środowisku, no to rzeczywiście coś takiego się pojawia. Myślę, że można to zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy to jest zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa o szkolnictwie wyższym dała w tej chwili rektorowi uniwersytetu dosłownie wszechwładzę. I poglądy rektora i rektor ma w tej chwili takie możliwości, że na przykład razem z komisją dyscyplinarną, którą powołuje, że może na przykład zawiesić, czy nawet wprowadzić zakaz wykonywania zawodu dla wykładowcy, który ma nie takie poglądy polityczne, jak trzeba. I w takiej sytuacji tak naprawdę ustawa Gowina dała rektorom możliwość dyscyplinowania swoich pracowników, żeby mieli takie poglądy jak sami rektorzy, a jeśli ich nie mają, żeby nie mogli ich w ogóle wyrażać. To zresztą, co ciekawe, ustawę tą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości pod kierunkiem Gowina i tenże Gowin wprowadził ustawę najbardziej odpowiadającą właśnie najbardziej krzykliwym i radykalnym środowiskom lewicowym w Polsce, które na większości uniwersytetów po prostu dominują. Na to sposoby są dwa. Sposób pierwszy. Dokonać decentralizacji zarządzania na uniwersytecie. Do wcześniej, przed Gowinem, powiem tak, wszystkie takie sprawy dyscyplinarne, jakieś poglądy i tak dalej, toczyły się całymi latami, przechodziły przez ileś tam ciał. I wystarczy, że gdzieś tam na jakimś poziomie jedno ciało zablokowało i sprawa usychała po prostu. To jest moim zdaniem najprostsze, co zrobić, to przywrócić całą hierarchiczność uniwersytecką, jeśli chodzi o organizację. I po prostu czym więcej jest poziomów, tym większa jest szansa, że jakiś problem zostanie zablokowany. Druga sprawa, stąd to pewne zmiany również prawne, dotyczące wyrażania poglądów przez naukowców.
Ja powiem tak, ja rozumiem, bo stałe te poglądy niektóre są zwalczane jako nienaukowe czy też niegodne naukowca. Rozróżnimy dwie rzeczy. Naukowiec na terenie uniwersytetu i na wykładzie powinien głosić rzeczy zgodne ze stanem nauki. Poza terenem uniwersytetu, jak sobie na przykład rozmawiam z panem, jest dla mnie oczywiste, że nie rozmawiam jako przedstawiciel uniwersytetu, jego pracownik, tylko jako Adam Wielomski, prywatna osoba. I jeżeli teraz wyobraźmy sytuację, że na przykład rektor powołałby komisję dyscyplinarną, bo Adam Wielomski coś by powiedział na przykład w rozmowie z panem Mateuszem Gajdą, to jest moim zdaniem wynikałoby z tego, że prawa obywatelskie profesora w Polsce są mniejsze niż zwykłego obywatela. Bo zwykły obywatel może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej czy też cywilnej, jeśli ktoś się poczuje obrażony czy coś w tym rodzaju. I do tego potrzebny jest, nie wiem, sąd, prokurator i tak dalej. A w Polsce naukowiec nie, dlatego że wystarczy decyzja rektora w tej sprawie, który może go ukarać przy pomocy na wniosek powołanej przez siebie komisji dyscyplinarnej. Także tak de facto, bym powiedział, wolność słowa naukowców w Polsce jest mniejsza niż normalnych obywateli. Dlatego to, że tak powiem, no, różnego rodzaju konformistyczne postawy. Kwestia druga, no to jest oczywiście cały system, bym powiedział, grantowy. Jak wiemy, Jarosław Gowin w swoich reformach w ogóle nie zmienił systemu grantowego i nie zmienił również obsady tych wszystkich, że tak powiem, ciał dających te granty. I ciała dające te granty były zdominowane osoby o poglądach, nazwijmy to, lewicowo-liberalnych, co wszyscy wiedzieli. I wszyscy wiedzieli, że nawet nie ma sensu specjalnie składać wniosków na granty innego rodzaju, dlatego że się ich po prostu nie dostaje. I to jest decyzja, że tak powiem, no, polityczna, ministerialna o zmianie sposobu rekrutacji tych ciał i zmiana, że tak powiem, za tym idąca ich składu po to, żeby granty mogli otrzymywać również naukowcy o innych poglądach i zainteresowani innymi tematami. Tu akurat mogę powiedzieć, że widzę, że minister Czarnek jako następca Jarosława Gowina dużo zaczyna robić w tej sprawie. To są kwestie, których może nie widać medialnie w żaden sposób, no bo to, że tam gdzieś tam wymieniono, prawda, skład jakiegoś ciała, prawda, orzekającego o grantach, to jest problem, o którym opinia publiczna w ogóle się tym nie interesuje. I to są, że tak powiem, tego typu działania. I to spowoduje, że powiem tak, bo naukowcy, tak jak ludzie, dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy, dla których to, co badają, jest pasją i pasjonat będzie badał to, co bada, bez względu na to, czy za to dostanie granty, czy nie. I jest druga grupa naukowców, tak jak wszystkich ludzi, którzy są koniunkturalistami. Jeśli na to są pieniądze i na to się dostaje granty, to będą pisali, badali w określonym duchu. Jeśli granty zaczynają spływać, że tak powiem, w innym kierunku, to się również pojawią, to tu dużo mówić, koniunkturaliści, którzy zaczną w innym kierunku pisać. I w ten sposób się tworzy, że tak powiem, pewne kierunki, no, dominujące ideowo w nauce. Ja powiem szczerze, odnoszę wrażenie, że rząd PiS-u, który początkowo sobie w ogóle z tym problemem nie radził i z de facto jakąś, nie wiem, rewoltą 68 roku nową, która się działa na uniwersytetach. Teraz widzę, to są różne działania, które do opinii publicznej specjalnie się nie dostają, bo są różne to decyzje personalne, utworzenie tam różnych jednostek i tak dalej, ale widzę, że rzeczywiście zaczęto do tego problemu podchodzić, tylko że zmiana takich tutaj jakby postaw i głównych trendów w parę lat przynajmniej musi potrwać. I będą ośrodki w Polsce już zdominowane jakby w tej chwili przez ten lewicowy liberalizm, które będą stawiały tutaj, no, zaciekło. Są bardzo silne ośrodki o wieloletniej tradycji, zjednoczone, że tak powiem, ideowo wokół pewnych idei i myślę, że przyszłość Polski będzie wyglądała w ten sposób, polskiej nauki, że różnego rodzaju ośrodki akademickie w kraju będą miały różne profile ideowe. To znaczy będą ośrodki naukowe, uniwersyteckie, które będą, nazwijmy to, ogólnie lewicowe i będą takie, które będą właśnie konserwatywne. Ja obserwuję, że ten proces zaczyna się w Polsce tworzyć. Dobrze. I to jest moim zdaniem przynajmniej pluralizm. A, dobrze. A czyli będzie pluralizm?
pluralizm jednak zaistnieje, czyli jednak tak, no będzie konserwatyzm się pluralizm, odbija. Myślę, że nie będzie, jak, że to, powiem tak, no w sytuacji, w której mamy monopol światopoglądowy jednej strony, nie naszej, pluralizm jest cechą jak najbardziej dobrą. Oczywiście prawda jest taka, że każdy, jak osiągnie stan pluralizmu, będzie chciał uzyskać przewagę. No to jest normalne. No ale w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że pluralizm jest bardzo cenną zdobyczą. Dobrze. W ostatnim czasie wydał pan swoją kolejną książkę, pozostając w temacie trochę neomarksizmu jednak, ponieważ o Klausie Schwabie i jego... Nie, to moja żona wydała. A, przepraszam. To jest książka mojej żony. A nie wspólna? Nie, jest Magdalena Ziętek-Wielącka tylko. Zdawało mi się, że jest wspólna, że pan lubi wydał. Ale zresztą... Tak, dlatego, że bo myśmy w sumie wydali, nasza fundacja, 4 książki. Jedna jest moja, czyli te frytki tak zwane, prawda, jak się nazywa. Jedna jest właśnie żony, tak, ta o Klausie Schwabie, a dwie są wspólne i ponieważ dwie pierwsze były wspólne, to jest takie skojarzenie, że wydajemy książki wspólnie. Tak, a propos trochę tych frytek na okładce, to trochę zabawne, ponieważ ja mam dwójkę młodszego rodzeństwa, no i kiedy... Słucham? Słucham. Ja mam dwójkę młodszego rodzeństwa, no i oni mają tendencję do kradnięcia moich książek właśnie. No i właśnie jak zobaczyli te frytki na okładce, to się na nie strasznie uparli. I za każdym razem jak wracam, to zawsze patrzę i nie ma sojuszu ekstremów na półce. Powiem tak, okładka się rzeczywiście udała z tej naszej grafice. Jak ją zobaczyłem, bo przyspała chyba ze 6 różnych propozycji, to stwierdziłem, że nie, no oczywiste, że jest ta. No tak, no rzeczywiście jest taka chwytliwa. Jest bardzo symboliczna, także bardzo mi się ona podobała od samego początku. Dobrze, więc wracając do Klausa Schwaba. Czy jest szansa i w ogóle na czym polega utopia, czy raczej dystopia może Klausa Schwaba? Na jej istnienie oczywiście. To znaczy, ja powiem tak, ja nie wiem, czy to jest utopia. Dlatego, że właśnie cały problem polega na tym, że to nie jest utopia tak zupełnie. Klaus Schwab, powiem tak, to jest postać, która nie pisze jakby, znaczy pisze jakby pod swoim nazwiskiem, ale tak naprawdę jest to osoba, która pisze w imieniu pewnego środowiska. Środowiska, które kiedyś Samuel Huntington nakreślił mianem takim dosyć pogardliwym, ludzi z Davos. Ludzi z Davos to jest wszystkich Billów Gatesów, Sorosów, prawda, i tak dalej, którzy tam się spotykają. Ci ludzie z Davos to są właśnie takie, bym powiedział, w tym sensie pogardliwe, że są to różnego rodzaju środowiska miliarderów, prawda, najbardziej wpływowych polityków i tak dalej. I którzy są mocno odrealnieni. Oni są trochę jak Marsjanie, żyją w innej rzeczywistości, chodzą do innych szkół, nie spotykają innych ludzi, obracają się wokół siebie, żyją na zamkniętych osiedlach i tak dalej. Ale są to równocześnie ludzie, którzy jakbyśmy pewnie wzięli tych wszystkich, co na tych spotkaniach w Davos brali udział i byśmy policzyli ich majątki w stosunku do ogólnego majątku światowego, to byśmy mogli być przerażeni tą wielkością procentową. Jest to grupa liczebnie niewielka, elit finansowych, globalistów, która ma olbrzymie pieniądze i olbrzymie wpływy. I Klaus Schwab, w moim przekonaniu, po prostu jakby chwycił za pióro po to, żeby wyrazić ich pewną wizję i wizję świata. Bo Klaus Schwab, tak jak ja go obserwuję, odnoszę wrażenie, że to jest straszny narcyz, który uwielbia być, że to on wymyślił, on opracował, jego projekt i tak dalej. Tak naprawdę prawdopodobnie to jest tak, że on tylko daje nazwisko. Ponieważ to są na te projekty idą olbrzymie pieniądze i to nie jest człowiek zamożny jakoś strasznie sam. On jest tylko można powiedzieć piórem i nazwiskiem różnych wpływowych inwestorów, jak to się dzisiaj nazywa, i lobbystów, którzy nie zawsze chcą różnego rodzaju idee przedstawić jako pod swoim imieniem i nazwiskiem. To niech będzie, że to jest publikacja Światowego Forum Ekonomicznego, prawda, w Davos. I tak właściwie wszystkich, czyli niczyja i tak do końca, jak coś się potem nie uda, to powiemy, że to totalnie nasz pomysł, to Klaus Schwab, prawda, na tej zasadzie. Pomysł jest taki, że Klaus Schwab po prostu przedstawia, nagle zaczął pisać w wieku, no to już jest mocno po 80, nagle zaczął pisać. O cóż chodzi? To znaczy Klaus Schwab uznał, że neoliberalizm opisany we frytkach
i to środowisko, co za nim stoi, uznało, że to, co jest we frytkach, jest trochę nieaktualne. To znaczy tak, we frytkach jest opisany proces, w jaki sposób wielkie korporacje te w epoce neoliberalizmu przejmują kontrolę nad światową gospodarką, nad światowymi finansami i powoli, powoli przejmują również kontrolę nad polityką poszczególnych państw, podporządkowując je korporacjom. Ale uwaga, sama teoria neoliberalizmu głosiła, że państwo to właściwie czym mniej, tym lepiej. I jak się pojawił wielki kryzys gospodarczy, ten finansowy, nagle te wielkie korporacje wyciągnęły brutalnie rękę do państwa, powiedziały, że tutaj trzeba płacić, bo zbankrutujemy. I państwo się ugięło. To oznaczało oczywiście kryzys całego poglądu neoliberalnego, który się opierał na zasadzie wolnego rynku. Ja bym powiedział tak, z punktu widzenia korwinisty klasycznego, to jeżeli państwo daje na przykład pieniądze bezrobotnym robotnikom, to jest socjalizm, prawda? A jak państwo daje pieniądze bankierom, to też jest socjalizm. To już nie wiem, czy to już nie komunizm. Tak, to jest to jakby inny socjalizm. Jest socjalizm, nazwijmy, robotniczy, jest socjalizm bankierów, nie? I tak samo często mówiono o III Rzeszy, o którejśmy zaczynali rozmowę, to był socjalizm z ubożałej klasy średniej, prawda, w wielkim kryzysie gospodarczym. I wtedy, kiedy pojawił się ten cały socjalizm, prawda, bankierów i globalistów, no to ten model neoliberalny, gdzie tego państwa w teorii miało w ogóle nie być, zaczął być coraz bardziej odchodzić do lamusa. Zaczęło się pojawiać przekonanie w tych kręgach neoglobalistycznych, że trzeba zbudować nowy system gospodarczy, w którym państwo już będzie znów aktywne. Tylko aktywne na usługach wielkich korporacji, wielkiego przemysłu, banków i tak dalej. I to, co jest opisane w książce Imperium Klausa Schwaba, to jest właśnie, że tak powiem, pomysł, który się narodził po wielkim resecie, który, prawda, ma nastąpić w wyniku pandemii i tak dalej. Tam mówi Klaus Schwab, sobie 2 lata gospodarka odpocznie i wymyślimy nowy model. I ten nowy model, o którym mówi Klaus Schwab, to ma być właśnie już taki model, w którym państwo znów będzie aktywne, ale będzie aktywne już dla wielkich korporacji. Czyli to jest tak naprawdę opisany swojego rodzaju socjalizm wielkich właścicieli, dla których państwo będzie, można powiedzieć, obsługiwało ich interesy. To już ma nie rynek obsługiwać ich interesy światowe, o którym żeśmy tyle słyszeli od neoliberałów, tylko ludzie z Davos powiedzieli, że tutaj trzeba znów odtworzyć instytucje państwowe, tylko będą robiły to, co korporacje im każą. Paradoksalnie to można powiedzieć, że to jest taka teza, jak Marx mówił. Marx mówił, że państwo jest narzędziem panowania klasowego. Jeśli uznamy, że jest klasa w postaci wielkich bankierów, prawda, i wielkich inwestorów światowych, takich jak George Soros, prawda, Bill Gates, Zuckerberg i tak dalej, to można powiedzieć, że ta wizja Klausa Schwaba jest taka, że ci wielcy, prawda, najwięksi inwestorzy mający w portfelu po parę miliardów dolarów i więcej, na ich usługach zupełnie wprost będzie państwo. I ono ma się stać takim, bym powiedział, narzędziem pomocy dla robienia pieniędzy przez wielkie korporacje i osiągania przez nich zysków. Także to nie będzie już socjalizm robotników, którego jakby główną taką szkołą ekonomiczną się uważa była ekonomia keynesowska, tylko to będzie właśnie socjalizm wielkich korporacji, gdzie neoliberalna teza o tym, że państwo ma zanikać, zostaje odrzucona. To już będzie, państwo znów będzie istotne, tylko nie będzie tworem samoistnym, które samo wyznacza sobie cele swojej własnej polityki. Ono już będzie tylko i wyłącznie pomocą dla wielkich korporacji. Zresztą sam Klaus Schwab, jak spojrzymy na tą wydaną po polsku jego książkę Czwarta rewolucja przemysłowa, to jak się ją czyta, to jest książka z 2016 roku, to można odnieść wrażenie, że to jest neoliberał. Jak się czyta jego najnowszą książkę, nie ma jeszcze jej po polsku, z 2021 roku, Stakeholders Capitalism, czyli to się po polsku tłumaczy jako ten kapitalizm interesariuszy, no to ci najwięksi interesariusze to będą właśnie, prawda, różne tam wpływowe lobby, no to się już okazuje, prawda, że państwo z powrotem wróciło.
czyli na tym ma po wielkim resecie pojawić się nowy system gospodarczy. Ja zresztą uważam, że częścią tego nowego systemu gospodarczego jest Nowy Ład Mateusza Morawieckiego, który zresztą w Davos się pojawia, są w internecie, jak się wpisze Klaus Schwab i Morawiecki, to się pojawiają wspólne fotki. Ten nowy kapitalizm ma przede wszystkim dążyć do tego, żeby znikła klasa średnia i społeczeństwo się rozwarstwiło na tych wielkich inwestorów i z jednej strony, a z drugiej i te wielkie koncerny, a z drugiej strony na tłum wybiedniały, całkowicie ekonomicznie zależny od państwa, od zasiłków socjalnych i tak dalej, i który będzie, że tak powiem, cicho siedział i nie będzie podskakiwał. A metodą pacyfikacji mają być właśnie przede wszystkim cenzura w mediach wielkich, internecie, YouTubie, Facebookach, Twitterach i tak dalej, która będzie zagłuszać wszystkie głosy, prawda, mówiące, że coś tu jest nie tak i tak nie powinno być. Także o tym jest to imperium Klausa Schwaba napisane przez moją żonę. Czyli jest jakby pomysł na coś, co dopiero w tej chwili zaczyna wchodzić w życie, a co Klaus Schwab zdecydował się na swój koniec życia jakby nagle przedstawić w oddzielnej pracy. Ja mam nadzieję, że ta praca, ten stakeholder w kapitalizm zostanie przetłumaczona na język polski, bo jest to praca, która pokazuje zupełnie nowy pomysł na gospodarkę światową. Dobrze. To było ostatnie pytanie. Państwa oglądających odsyłam zarówno na kanał mojego dzisiejszego gościa, pana profesora Wielomskiego, gdzie można znaleźć więcej treści, gdzie tłumaczy historię idei, odpowiada na pytania widzów oraz wiele innych. Oraz również podsyłam do mojego poprzedniego filmu, czyli do podcastu, w którym wytłumaczyłem historię sanacji oraz stanąłem po części w jej obronie. Dziękuję za oglądanie, a panu Wielomskiemu dziękuję za odpowiedzenie na parę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja zawsze chętnie odpowiadam i zawsze się kieruję przekonaniem, że czym kanał jest mniejszy, tym zwykle ma bardziej zaangażowanych widzów i słuchaczy. Kanały, które już tam mają po ileś set tysięcy, to zwykle niestety są słabsze kanały i zawsze ja sam oglądam raczej te bardziej mniejsze i niszowe, które zwykle są na wyższym poziomie. Dziękuję bardzo.